Łucja rozpoczęła działalność gospodarczą polegającą na produkcji kosmetyków z naturalnych składników. Chce reklamować swój produkt, rozdając w okolicy paczki z próbkami. Obliczyła, że przygotowanie jednej paczki zajmuje jej 2 minuty. Ile godzin zajmie przygotowanie 1200 paczek z próbkami, jeżeli Łucja zaprosi 7 przyjaciół do pomocy? No dobrze, rozwiążemy to zadanie w kilku krokach, ale najpierw chciałbym zwrócić uwagę na to, że tutaj mamy różne jednostki. No właśnie, zawsze musimy się upewnić, że dobrze zrozumieliśmy, o co nas pytają w zadaniu. Tutaj, żeby się nie pomylić w odpowiedzi, to musimy zwrócić uwagę na to, że tutaj są inne jednostki czasu i tutaj są inne jednostki czasu. Mamy podane, że 2 minuty zajmuje przygotowanie jednej paczki, a pytanie jest, ile godzin zajmie przygotowanie 1200 paczek. Więc musimy zwrócić na to uwagę, żeby podać odpowiedź we właściwych jednostkach. Dobrze, tak jak powiedziałem, zrobimy to w kilku krokach. W pierwszym kroku zastanówmy się, ile minut zajęłoby jej przygotowanie 1200 paczek, jeżeli by to przygotowywała sama. No skoro 2 minuty trwa przygotowanie jednej paczki, a paczek jest 1200, no to trzeba 2 minuty pomnożyć przez 1200. No i wyjdzie, że gdyby sama to wszystko robiła, to by to zajęło 2400 minut. Dobrze, teraz w drugim kroku zastanówmy się, o ile ten czas się skróci, jeżeli pomogą jej przyjaciele. No chciałoby się po prostu podzielić ten czas przez 7. Ale to nie jest dobrze. Dlaczego? Dlatego, że 7 przyjaciół jej pomoże, ale ona też będzie robić te paczki. Czyli w sumie 8 osób będzie te paczki wykonywać. Więc zakładając, że wszyscy będą pracować w tym samym tempie, 2 minut na jedną paczkę, to mamy 8 osób, czyli te 2400 minut musimy podzielić przez 8. 8 razy skróci się ten czas, jeżeli 8 osób będzie wykonywać tę pracę, no i to będzie wtedy 300 minut. Czyli 300 minut, tyle czasu tę pracę będą wykonywały, 8 osób będzie wykonywało tę pracę. No i ostatni krok to jest przeliczenie tych 300 minut na godziny. 300 minut to ile to będzie godzin? No musimy to podzielić przez to, ile minut ma jedna godzina, czyli przez 60 minut na godzinę. Jedna godzina to jest 60 minut, czyli 60 minut na godzinę to jest tak jakby jedynka. No i tutaj 300 podzielić na 60 to będzie 5. Minuty się skrócą, godziny skoczą nam do licznika. No i to jest wynik. 8 osób, czyli Łucja i jej 7 przyjaciół, przygotują 1200 paczek w 5 godzin.